Na ulicy Gołębiowskiej, przy placu, tutaj przy ulicy Słowackiego. Uzbieraliśmy 11 worków. Oprócz uczniów sandomierskich szkół w cyklicznej akcji Wspólnie Sprzątamy Sandomierz wzięli udział mieszkańcy, pracownicy urzędów, miejskich spółek oraz władze Królewskiego Miasta z burmistrzem Pawłem Niedźwiedziem na czele. Przez kilka godzin sprzątania chodników, przydrożnych rowów, placów, terenów zielonych porządkujący uzbierali kilkadziesiąt worków nieczystości. Uczestników do wiosennych porządków zainspirowali mieszkańcy Sandomierza. Zawsze były oddolne akcje w Sandomierzu sprzątania, w których zawsze staraliśmy się uczestniczyć. Dbamy o naszą przestrzeń wspólną, dbamy o miasto, w którym żyjemy, chcemy, żeby było czyste, zadbane. I myślę, że trzeba od siebie przede wszystkim zacząć, od swego najbliższego otoczenia. Osoby biorące cyklicznie udział w akcji podkreślały, że śmieci do zbierania co roku jest mniej. Uważam, że jest jednak mniej śmieci. To nie znaczy, że nie powinniśmy w teren wychodzić, wręcz przeciwnie. Ma to jakiś skutek. Najwidoczniej poprzednie akcje Sprzątamy Sandomierz działają mobilizująco, może edukacyjnie, może nawet zawstydzająco. Generalnie ma to sens, idziemy w dobrym kierunku. Bardzo dużym powodzeniem cieszyła się zbiórka elektrośmieci. Aby oddać zepsuty lub wiekowy komputer, monitor, lodówkę lub inny sprzęt, momentami trzeba było postać w kolejce. Panie mieszkańcy od porannych godzin już licznie przyjeżdżają. Oddają przeróżne odpady, od elektroniki, po surowce wtórne, od najdrobniejszych sprzętów gospodarstwa domowego, po baterie, świetlówki, wszystkie niepotrzebne sprzęty. A w zamian otrzymują oczywiście sadzonki, tu i szmaragd lub rożnika wysokiego. Marcin Czech dowiózł na bazę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych elektrośmieci dostarczone przez uczniów zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących w Sandomierzu. No mieliśmy 10 komputerów, mieliśmy 6 laptopów, kilka telewizorów, także sporo mieliśmy tych śmieci, powiem szczerze. No pięknie to dopisało. Zebrane worki pełne papierów, butelek, puszek w sobotnie popołudnie odebrało PGKiM w Sandomierzu. Jerzy Strzyż, STV Info.